Towarzystwo Muzyczne. Nasza seria wykładów nosi tytuł Otwarte Ogrody. Ciekawa jestem, do jakiego ogrodu zaprowadziły Państwa te dźwięki. Proszę Państwa, a teraz czas na małą zagadkę. Co to jest? Dawniej domena kobiet. Dzisiaj coraz częściej mężczyźni mają i tyle samo, co kobiety. Potrafią być nietrafione. Potrafią kosztować fortunę. Potrafią uczulać. Czyli co? Dziękuję bardzo. Stuprocentowa odpowiedź, rzeczywiście kosmetyki. Ale wcale nie muszą kosztować fortuny. Nie muszą mieć tajemniczego składu. Nie muszą budzić obaw, czy nie uczulą. Do ogrodu kosmetyków naturalnych wprowadzi nas znana już Państwu kosmetolog Dorota Nowak. Zapraszam. Nad tym programem i nad przedstawieniem tych kosmetyków. Jako kosmetolog powinnam raczej Państwa zachęcać do zabiegów. A tutaj przedstawię Państwu produkty i kosmetyki naturalne, które możemy znaleźć tak naprawdę w każdej kuchni, w każdym ogrodzie. Są szeroko dostępne i praktycznie kosztują nas grosze. Ostatnio wiele naukowców, jak również kosmetologów, zachwyciło się olejem kokosowym. Olej kokosowy zawiera kwasy laurynowe, które wspomaga również nasz układ odpornościowy. Działa bakteriobójczo i zwalcza wirusy. Przyspiesza gnojenie się ran. Zawiera trójglicerydy, jak również jest bogatym źródłem witamin z grupy B. Zawiera również witaminę C, jak i znana nam na pewno wszystkim witamina E, nasza witamina młodości. Możemy spotkać również potas, wapń i magnez. Olej kokosowy likwiduje powstały trącik. Jest naszym sprzymierzeńcem w walce ze szkodliwym działaniem promieni UV. Czyli również na tą pogodę, która jest taka jesienno-zimowa, powinniśmy ją zabezpieczać przed właśnie tym szkodliwym działaniem. Promienie UV działają, wpływają na proces starzenia się skóry. Przyspieszają jego degradację naskórka. Naskórek traci swoją wilgotność, swoje natłuszczenie. Musimy o to zawsze dbać. A w okresie zimowym pamiętajmy, że kosmetyki powinniśmy zamienić na te, które natłuszczają naszą skórę, a nie nawilżają. Ponieważ cząsteczki wody zawarte w kosmetykach nawilżających niestety mają tendencję do zamrażania się na naszej skórze, jeżeli mamy temperaturę poniżej 0 stopni. Olej kokosowy dodaje naszej skórze blasku. Skóra jest odżywiona, nawilżona, jest świeża, więc często będziemy spotykać uśmiechnięte osoby, które będą stosować olej kokosowy. Dodatkowo ma raczej neutralny zapach. Ale sam kokos kojarzy nam się z czymś słodkim i bardzo przyjemnym. Olej kokosowy jest idealny w pielęgnacji skóry wrażliwej i atopowej. Ja osobiście sprawdziłam działanie oleju kokosowego na moim małym synku, z którym borykamy się z atopowym właśnie zapaleniem skóry. Skóra ta wymaga szczególnej pielęgnacji, szczególnej uwagi. Jest skórą, która jest silnie wrażliwa. Pojawiają się zaczerwienienia na tej skórze, różnego rodzaju wykwity skórne. Jest trudna w pielęgnacji, także olej kokosowy tutaj się naprawdę sprawdzi. Również widziałam polepszenie skóry u osób, które chorują na łuszczycę. Zmniejsza zaczerwienienie, łagodzi powstałe zmiany, jak również powoduje proces, który opóźnia powstawanie tych zmian na skórze. A jak stosować olej kokosowy? Możemy go dodawać do wszelkich potraw. Możemy również mieszać je z sałatkami, jak również nakładać na oczyszczoną skórę, stonizowaną skórę, wmasowywać, nie bać się. Skóra wymaga szczególnej uwagi.
I pamiętajmy, że wszystkie kosmetyki, które nakładamy na skórę, nakładamy również na szyję i na dekolt. Ważną ciekawostką, jeśli chodzi o olej kokosowy, jest to, że zostały prowadzone badania nad szczególnym wpływem tego oleju u osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Pani doktor Mary Ward, poddając pacjentom we wczesnym stadium tej choroby pojedynczą dawkę oleju, czyli 40 gram, zauważyła już po 90 minutach polepszenie u osób procesów poznawczych. Przy dłuższym stosowaniu następuje zatrzymanie się tej choroby. Więc ważne jest, aby wcześniej ją wykryć, jak również też wcześniej stosować olej kokosowy. Czy ktoś nie zna dyni? Myślę, że wszyscy znamy dynię. Dynia, szczególnie teraz, w tym okresie, będzie szeroko dostępna na targach, w naszych ogrodach. Zawiera sole mineralne, witaminy A i E. Ma działanie silnie nawilżające. Idealnie sprawdza się w pielęgnacji cery suchej i wrażliwej. Skóra dzięki niej nabiera blasku, wyrównuje się kolory skóry, poprawia się jej napięcie, owal twarzy uzyskuje ten dawny, młodzieńczy wygląd i napięcie. Działa oczyszczająco i tonizująco na naszą skórę. A jak najlepiej spożywać dynię, więc oczywiście możemy ją jakoś spożywać do wewnątrz, jak i nakładać maski. Ja mogę Państwu zaproponować maskę, która w swoim składzie zawiera dynię, ten miąższ, olej lniany, o którym za chwilę Państwu powiem, cynamon, miod i mleko migdałowe. To wszystko blendujemy i nakładamy na oczyszczoną i stonizowaną skórę twarzy, szyi, dekoltu, jak i również na całe ciało. Dynie, również takie maski, papki, dodatkowo możemy wcierać właśnie w skórę głowy, więc jeżeli ktoś się choruje na wielokrotne zapalenie owłosionej skóry głowy, również dynia sprawdzi się w jej pielęgnacji. I olej lniany. Olej lniany, który jest łączony na zimno. Już Hipokrates znalazł zastosowanie w leczeniu ból śluzowych, jak i bóli brzucha olejem lnianym. Zawartość witaminy E zmniejsza procesy utleniania. Działa przeciwzapalnie i ochronnie na nasze lipidy skóry. Wspomaga gojenie się ran. Jak również zawarte w oleju lnianym kwasy omega-3 są bardzo dobre dla naszych włosów, czyli wspomaga ich kondycję, przywraca ich naturalny blask. Włosy nie są już takie mamliwe, nie wypadają. Zwiększa ich objętość, czyli powoduje powstawanie i urośnięcie jakby nowych włosów, które są silniejsze. Proszę się nie zrażać. Często spotykam pani, które mówią, że przy zastosowaniu wszelkich kuracji wspomagających wypadanie włosów, że przy tej kuracji włosy nadmiernie wypadają, mają takie wrażenie. Jest taki proces, gdzie włosy, które mają, niestety są już słabe, wypadną ze zdwojoną siłą w takich kuracjach przeciwwypadaniu. Także tym się nie zrażamy. Nadal stosujemy te kosmetyki, nadal je wcieramy. Olej lniany przywraca również gospodarkę wodno-lipidową skórę. Uzupełnia i dostarcza skórze kwasów omega-6. Ten kwas wpływa na elastyczność naszej skóry i jej napięcie. Jak stosować? Stosować możemy jako produkt do demakijażu, czyli szczególnie polecamy paniom, jako maskę na nasze włosy. Teraz taka uwaga, olej zawsze zmywamy olejem. Czyli i nie nakładamy po wszelkich kuracjach nawilżających z dodatkiem olei na włosy już żadnych preparatów, które te oleje zawierają, ponieważ nasze włosy będą przychrapnięte. Niestety, nadmierna ich ilość tych substancji natłuszczających już się nie wchłonie. Jak również jako dodatek do masek czy kremów stosować po prostu jako emulsję i krem na noc i na dzień. Dla mnie zaskoczeniem była pietruszka. Pietruszka w pielęgnacji twarzy. Zarówno korzeń, jak i naść to bogate źródła witamin i mikroelementów, żelaza, magnezu, sodu i potasu.
Korzeń to źródło prowitaminy A i C i flawonoidów. Pietruszka ma właściwości przyspieszające metabolizm, ale tkanki tłuszczowej zawartej pod skórą, czyli zwalcza celulit, wspomaga jakby zrzucania tej objętości na naszym ciele. Wiemy z wykładów wcześniejszych, że to dieta, tak naprawdę prawidłowa dieta, działa na nasze, na naszą wagę i na nasze dobre poprawienie naszego organizmu, stanu zdrowia. Flawonoidy przywracają blask skórze, rozjaśniają przygaszoną skórę, zmęczoną skórę, nawilżają, uelastyczniają, łagodzą stan zapalec. Możemy przygotować sobie w domu taki tonik z pietruszki, więc nać pietruszki siekamy, zalewamy wrzątkiem i gotujemy na małym ogniu przez około 10-15 minut. Odstawiamy do wystygnięcia. Taki tonik możemy spryskać i odświeżyć się w ciągu dnia takim tonikiem z pietruszki. Ma dosyć przyjemny i orzeźwiający zapach. Aby ten zapach jakby polepszyć, taki stan odświeżenia naszej skóry, możemy dodać posiekaną miętę. Taki dodatkowy tonik możemy również wmasowywać w skórę naszego ciała. Nagietek. Ma silne działania regenerujące i przeciwzapalne, przyspiesza gojenie się ran skóry. Nadaje się do pielęgnacji cery wrażliwej i delikatnej, a flawonoidy zawarte w nagietku działają przeciwzakrzepowo. Możemy sobie z nagietka przygotować oliwę, którą możemy zastosować również przy odmrożeniach i stanach zapalnych skóry. Płatki nagietka to dokładnie myjemy i umieszczamy w słoiczku. Dodajemy oliwę z oliwek bądź olej lnianym. To wszystko zakręcamy i przechowujemy w ciepłym i ciemnym miejscu przez okres 7 dni. Następnie możemy to już stosować jako właśnie krem czy emulsję na twarz. Moim ulubionym zabiegiem w okresie jesienno-zimowym jest kąpiel cynamonowa, która działa ujędrniająco i ściągająco na naszą skórę, jak również ją rozgrzewa. Więc jeżeli mamy tendencję do przemarzniętych stóp, możemy sobie przygotować bardzo przyjemną i relaksacyjną kąpiel z cynamonu. Mieszamy oliwę z oliwek ze szklanką mleka. Może to być mleko krowie. Ja polecam mleko sojowe bądź mleko migdałowe z łyżeczką startego cynamonu. To wszystko podgrzewamy, ale nie doprowadzamy do mrzenia. Dodatkowo możemy dodać miód. I taki gotowy preparat moczymy stopy. Stopy możemy moczyć przez około 20-30 minut. To jest wszystko w zależności od tego, jakie mamy potrzeby i ile dysponujemy czasem. Nie musimy wycierać ani zmywać stóp po takiej kąpieli. Natomiast to wszystko możemy sobie wmasować w nasze stopy. Z ciekawostek również przygotowałam dla Państwa maseczkę na rozszerzone i popękane naczynka z siemienia lnianego, który działa uszczelniająco na nasze naczynka, jak również ściągająco i łagodząco. Dwie łyżeczki siemienia mieszamy z łyżką miętę. To wszystko zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na około 20 minut. Przycedzamy i nakładamy na twarz. Zastosowujemy tu kompres, czyli jakiś ręcznik bądź czystą gazę. Nagrzewamy i nakładamy na tą papkę z siemienia lnianego. Myślę, że każdy zna banana. Banan, który zawiera w sobie takie cudowne witaminy i hormony szczęścia. Po bananie mamy dużą dawkę energii, jak i również dobrego nastroju, ale banan również opóźnia procesy starzenia się skóry, nawilża i ją napuszcza. Cały owoc, jak również zawartość, która jest na skórce, ugniatamy, mieszamy bądź z mlekiem kokosowym, z mlekiem migdałowym, czy z miodem i to wszystko wmasowujemy w naszą skórę, na twarzy, na szyi, dekolcie, jak również na całym ciele. Tak naprawdę nie potrzebujemy kosmetyków dostępnych w drogerii. Musimy się tylko rozejrzeć. Również posłuchać tego, co przygotował dla nas Pan Bóg. To Pan
Bóg stworzył nam rośliny i owoce. To On dał nam to piękno, które spotykamy na co dzień. Więc myślę, że wystarczy tylko zajrzeć do Pisma i odpowiednio je przestudiować, również pod tym kątem naszej pielęgnacji. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i życzę przyjemnego zastosowania naturalnych kosmetyków. Ach, te otwarte ogrody. Otworzyliśmy już przed Państwem drzwi do krainy dźwięków. Otworzyliśmy już przed Państwem herbarium pełne ziół, a teraz czas na otworzenie kart szczególnej księgi, księgi, do której przed chwilą zachęcała nas Pani Nowak, kart Pisma Świętego. A to uczynimy, drodzy Państwo, wraz z naszymi australijskimi gośćmi, których już teraz serdecznie zapraszam do dalszej części programu. Zanim przejdziemy dalej, ja chciałbym zadać jedno pani naszej prelegent, bo wiecie, ja nie wiem, czy to działa, ale czy nie, może już widzicie, bo ja dzisiaj banany stosowałem. Zjadłem. Widać coś tam? No, cieszę się. Kochani, a pamiętacie, jaki był tytuł ostatniej naszej rozmowy, czy tematu, którego pastor Braga przedstawił? Łaska. Łaska, brawo. I powiem wam taką tajemnicę dzisiaj, kochani. Dlatego, że niektórzy podchodzą do mnie i pytają się, a kiedy te Biblie będą rozdawane? Piątek, kochani. Piątek będą rozdawane te Biblie. I powiem wam taką jeszcze jedną tajemnicę, że te Biblie zostały zasponsorowane przez jednego rodaka z waszego miasta. Nazywa się Daniel Kowalski, może tak dodam jeszcze. Nie ten pływak, wiecie, to jest inny Kowalski, który mieszkał od swego czasu tu w Radę Bydgoszczy. I jego pragnieniem było właśnie coś zrobić dla swojego miasta. No i zasponsorował te Biblię dla was. Dlatego będziemy je rozdawać w piątek. Dlatego bardzo proszę, bądźcie na wszystkich wykładach. I jeszcze jedna niespodzianka, która dzisiaj będzie inaczej. To znaczy, na pytania, które zaraz zadam, dlatego że one są dosyć takie, wiecie, zawidłe niektóre, nie będziemy dawać nagród, ale po sesji pytań wszyscy Państwo zajęliście taką jedną książeczkę, która jest na stole tego rodzaju. Najpiękniejsze nauki Jezusa. I mam nadzieję, że będziecie je z przyjemnością czytać. A więc idźmy do naszych pytań. I bardzo proszę, uważajcie na te pytania, bo są strasznie podchwytliwe. Nie wiem, od kogo się to nauczyłem, ale jakoś tak. Trzy kluczowe pytania. Pamiętacie, co padły w piątek? To były pytania. Pierwsza opcja. Pieniądze, sława, stanowisko. Albo B. Zbawienie, łaska, wiara. B. Oczywiście B. Zbawienie, łaska, wiara. Drugie pytanie. Zbawienie otrzymuje zbawienie, bo jest to A. Pierwsza opcja. Zapłata za moje dobre życie. Po prostu taki jestem dobry. Albo drugie. Zadość uczyniłem, płacąc za moje grzechy, odbyłem jakąś pokutę, pielgrzymkę, coś w tym rodzaju. C. Jest to dar, to jest prezent od Boga. C. Oczywiście. Dziękuję bardzo. A trzecie pytanie jest takie. Co reprezentuje, albo czym jest ręka Boga, która wyciągnięta jedna jest z góry? Łaska ofiarująca zbawienie? Zbawienie czy wiarę? Ale przede wszystkim jest to A. Łaska ofiarujące zbawienie. Pamiętacie, co pastor mówił? Jest to łaska. Łaską jesteście zbawieni. A teraz konsekwentnie idąc za tym, prawda, szlanem, idziemy do drugiego pytania. Co reprezentuje moja albo twoja ręka wyciągnięta w górę? Zbawienie? Łaskę czy wiarę? Wiarę. Bardzo dobrze, kochani. Bardzo pięknie. I ostatnie pytanie. Gdzie jest umiejscowiony ten dar? To jest to zbawienie. I teraz tu jest ciekawa myśl. Jest to ta ręka, która podaje coś? Jest to moja ręka, która odbiera coś? Czy jest to coś w dłoni Boga? Jest to ręka Boga wyciągnięta do nas, która ma w ręku co? Zbawienie.
I taka właściwa jest odpowiedź. Właściwie to jest tutaj pierwsza i trzecia właściwa odpowiedź. To jest ręka Boga, a trzecia finalizuje to, jest to ręka Boga i w dłoni trzyma dar zbawienia. Dziękuję bardzo Pani. A teraz zapraszam moją asystentkę i ona prosiła, żeby jej pomóc, prawda? Żeby rozdać, proszę bardzo, rozdajcie tam są te książeczki. Rozdajcie to Państwu te książeczki, a ja uruchomię ten, prawda, nowoczesny sprzęt. I zaśpiewamy sobie, jak to jest w naszym zwyczaju. Na dwie pieśni, które, prawda, powtórzymy, tak? Może to nie, ale powtórzymy sobie tą pieśń, którą wszyscy znamy, prawda? A słowa są tutaj. Ja sobie pozwolę tutaj spocząć, gdzieś wygodniej. A wy, proszę dziecko, dalej rozdawajcie te książeczki, a my korzystając z chwili, będziemy próbować śpiewać, okej? Okay? Czy wszyscy dostali i otrzymali troszeczki? Nie. Tu jeszcze mamy, proszę bardzo. Nie stresuj się, po koleńku, rozdawaj, proszę bardzo. Albowiem tak Bóg świat umiłował, albowiem tak Bóg świat umiłował. Zajmie serce, gdy ujrzę
Proszę? Did you miss the programs? Umierzyć? Coś tu nie tak jest. Kto to napisał? Ja nie wiem, zaraz musi przenieść. Umrzeć miałeś. To wszystko jego wina. It's your fault. Zaraz to poprawimy. Not now. Nie teraz, a za chwilę poprawimy. Ja nie wiem, jak to się mogło zdarzyć. Wiecie, kochani, a jaka tragedia. To za chwilę tyle czasu się mogę w tej chwili. Okej. My to wymarzymy. Wiecie, kochani, troje nas sprawdzało i nie założyło tego. Ja nie wiem, jak to stało. No ale widać, że to robił obcokrajowiec. On musi mnie teraz wyrzucić sobie. Zgadza się? Nie. No, they are the one. To zeg mi. I'll have to go ahead. Alright, let us pray. Módlmy się. Nasz Ojcze, thank you for bringing us together. Dziękujemy Ci za to, że sprowadziłeś nas razem. Thank you for giving us a good weekend. Że dałeś nam dobry weekend. And now that we start the week once more. I kiedy znowu zaczynamy nowy tydzień. We invite you, Father, to be with us. Zapraszamy Cię, abyś był z nami. To speak to our hearts. Abyś promienił w naszych serc. To awaken our mind. Abyś obudził nasz umysł. And Lord, to draw us to yourself. Abyś zbliżył nas do siebie. That during this week, aby przez ten tydzień, a bond would be formed between you and us. Żeby więź tworzyła się między Tobą a nami. That will last forever. Aby była już to, tak zostało na zawsze. In Jesus' name. W Jezu prosimy. Amen. Amen. Did you have a good weekend? Czy mieliście dobry weekend? Yes, that sounds all right. Tak, wiecie, to nie brzmi tak dobrze. Did you miss the programs? Czy brakowało wam tego programu? Yes. I'm glad to hear that. Oh, yeah, mi miło to słyszeć. On Saturday, I went to preach to a little church in Hemlock. W sobotę byliśmy skazani w takim małym kościółku w Hełmie. Yeah, something like that. We spent a beautiful day with them. Spędziliśmy piękny dzień z nimi. We got home quite late. Wróciliśmy bardzo późno do domu. And yesterday we went to what's the name? A wczoraj byliśmy w biskupinie. That was very nice. To było piękne. I really enjoyed that. I love his friends, so that I really love them. Naprawdę podobało mi się. Naprawdę było przyjemnie. Because you people are a very ancient culture. Dlatego, że macie bardzo starą kulturę. You see, in Australia. Wiecie, w Australii. Australian regards to white men was only 200 years ago. Wiecie, biały człowiek pojawił się w Australii około 200 lat temu. The Aboriginals go long, long back. Wiecie, Aboriginii to żyją tam od dawna. But we do not have ancient buildings and a lot of history in our country. Ale my nie mamy takich starych budynków i historii. So it's beautiful to come to Europe. Jest pięknie przyjechać do Europy like i do krajów jak Polska, that are rich in history. Która ma taką bogatą historię. Tak? So appreciate your country. Ja naprawdę jestem zadowolony, lubię wasz kraj. Amen. Amen. Okay, show me grace. Pokażcie mi łaskę, proszę. Pokażcie mi wiarę. Jak działa łaska? To jest ręka Boża, która jest wyciągnięta. A co Bóg ma w swojej dłoni? Zbawienie. Is God's salvation. To jest Boże zbawienie. So God is offering us salvation through grace. A więc Bóg oferuje zbawienie przez łaskę. Can you earn it? Czy otrzymaliście ją? Yes. No, you can't earn it. No, nie naprawdę. Can you earn it by doing works? Czy otrzymaliście ją poprzez pracę? By going to church. Chodząc do kościoła. By praying long prayers. Modląc się długie modlitwy. Can you earn it? Czy zarobiliście na nią? Nie, bardzo nie. Nie, absolutnie nie. Bardzo nie. It's a gift. To jest dar. That's what God has on his hand. Dlatego Bóg ma to w swojej dłoni. A gift. To dar. And how do you receive it? W jaki sposób go odbieramy? Show me. How pokażcie mi, jak go odbieramy. Tak. By faith. Przez wiarę. So, a więc? The text. Tekst that we studied on Friday. Studiowaliśmy, którego studiowaliśmy we wtorek. W piątek. Paul said. A po co Paweł mówi? For by grace
you are saved. Przez łaskę zbawieni jesteście. For by grace you are saved through faith. Przez wiarę, łaską przez wiarę. And this is not of yourselves. I to nie jest was. It is a gift of God. To jest dar Boga. Not of works. Nie z pracy was. Lest anyone should boast. Żeby nikt nie był dumny. Memorize that verse. Zapamiętajcie sobie to. Salvation. Zbawienie. Is a gift. Jest to dar Boży. Amen. Amen. And when is it given to us? I kiedy on jest dany? Kiedy otrzymujemy go? When we accept Jesus as our Savior. Kiedy akceptujemy Jezusa jako swojego Zbawiciela. And we believe in God's promise. I kiedy wierzymy w Bożą obietnicę. That through Jesus. Że przez Jezusa. He will save you. On zbawi mnie. It's just very simple. To jest bardzo proste. It's so simple. To jest tak proste. That a child can receive salvation. Że nawet dziecko może otrzymać zbawienie. Amen. Amen. Salvation zbawienie. Is not bestowed by a church. Zbawienie nie jest dane przez jakiegoś. Or a man. Ani przez człowieka. An institution. Ani jakąś instytucję. Or a man. Albo człowieka. Cannot save you. Żaden człowiek nie może cię zbawić. Christ is your savior. Zbawiciel jest twoim zbawicielem. And God is the one who saves. A Bóg to jest ten, który cię zbawia. If you want to be saved. Jeżeli chcesz być zbawiony. You need to talk to God. Musisz rozmawiać z Bogiem. You don't need to talk to the pastor. Nie musisz rozmawiać z pastorem. Tak? Tak? The pastor cannot save you. Pastor nie może się zbawić. Tak? Tak? Who do you talk to? Do kogo musimy rozmówić? Your daddy. Do taty. Tak? Tak. And if you believe what he says. Jeżeli wierzycie, co on mówi. And you accept Jesus as your savior. I zaakceptowaliście Jezusa jako swojego Zbawiciela. What does the father do? Co ojciec robi? Zbawi nas. Say it loud. Powiedz głośno. Zbawia. Yes, he saves you. A on zbawia cię. And what does salvation mean? I co to zbawienie znaczy? God forgives all your sins. Bóg zapomina twoje wszystkie grzechy. He declares you. On cię ogłasza. That you have never sinned. Jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Then he loves you. I kocha ciebie. As he loves his own son Jesus. Jak kochał swojego własnego syna. And then he gives you eternal life. I daje ci wieczne życie. Isn't that beautiful? Czy nie jest to piękne? Tak? Tak? It's so simple. Jest to takie proste. No need for pilgrimages. Wiecie, nie potrzeba pielgrzymek odbywać. Or offering. Albo ofiar wielkich. Or flogging yourself. Albo wyszować siebie. No need. Nie ma potrzeby. The condition? Jedyny warunek. Trust in what your father says. Zaufać temu, co twój ojciec ci powiedział. And accept Jesus as your savior. I zaakceptować Jezusa jako swojego Zbawiciela. It's as simple as that. To jest bardzo proste. Do you believe it? Czy wierzycie w to? Tak. Do you believe it? Czy wierzycie? I love that. O, to lubię. Now you're becoming South American. A teraz nie jesteś jak budyło Amerykanie. Okay. Tonight's topic. Dzisiejszy temat. Shows. Pokazuje. What is the objective of salvation? Co to jest to zbawienie? Salvation is not an end on in itself. What? Salvation is not an objective in itself. To nie, zbawienie same w sobie nie jest najważniejsze. In other words, innymi słowy, God does not want to save you. Bóg nie chce cię zbawić. And that's it. I koniec. He saves you. On zbawia ciebie. For a purpose. Z pewnego powodu. For a reason. Ma ku temu pewne powody. And tonight, dzisiaj, we are going to look at. I spojrzymy. Our part. Na naszą część. In this whole experience. W tym całym doświadczeniu. Please, I want you to follow me carefully tonight. Chciałbym, żebyście bardzo uważnie uważali dzisiaj. I had a friend. Mam przyjaciela. Her name was Lisa. Jej imię jest Lisa. She was the wife of my best friend. To jest żona mojego przyjaciela, jednego. 2 years ago. Bardzo temu. Yeah, 3 years ago. Trzy, właściwie. She was diagnosed with bowel and liver cancer. Ona została zdiagnozowana, że ma raka obietnicy i bowel and liver. Rak kontroli. The diagnosis was terminal. I ta diagnoza była bardzo ostateczna. A mother of 5 children. Matka 5 dzieci. The youngest 3 years of age. Najmłodsze 3 lata. We prayed for her. My modliliśmy się za nią. We practiced all kinds of natural remedies. My wykorzystaliśmy wszelkiego rodzaju naturalne lekarstwa. The doctor said that they would do nothing on her because she had
She was going to die. Lekarze powiedzieli, że nie mogą nic zrobić, ona po prostu umrze. And you should. And mother in that condition. Wiecie, matka przeważnie w takiej sytuacji would despair. Jest zdesperowana. But not Lisa. Ale nie ona, nie Lisa. Lisa trusted in Christ with all her heart. Lisa zaufała Bogu Jezusowi z całego serca. And she believed until the last minute of her life that the Lord was going to heal her. Ona wierzyła, że do ostatniej minuty swojego życia, że Bóg ją uzdrowi. But she was happy. Ona była szczęśliwa. If the Lord chose not to heal. Jeżeli Bóg będzie miał wolę, żeby tego nie uczynić. Lisa had a living relationship with God. Ona miała taką żywą relację z Bogiem. But it was not so a few years earlier. Ale nie było tak właśnie z nią kilka lat wcześniej. She grew up as the daughter of a pastor. Ona wyrosła w domu i ojca miała pastora. She had been baptized. Ona była ochrzczona. She was part of the church. Była częścią kościoła. But she didn't understand the gospel. Ale ona nie rozumiała Ewangelii. Neither she understood what it meant to be a Christian. Ale i również nie rozumiała, co to znaczy być chrześcijaninem. When we met, kiedy my się spotkaliśmy, and she heard the messages that I've been presenting you, i kiedy ja przedstawiałem ją, to co wam przedstawiam, it completely transformed her life. Jej życie się kompletnie zmieniło. And she began to live this message. I ona rozpoczęła żyć według tego poselstwa. When she was wasting in bed at home, kiedy ona odpoczywała w domu, w łóżku, people that came to visit her, ludzie po prostu przychodzili odwiedzać ją, came thinking that they would find a woman in despair. Oni myśleli, że znajdą kobietę tam zdesperowaną. And instead of them consoling Lisa, zamiast jej dawać rady, she was the one that imparted hope and joy to their hearts. Ona po prostu dawała im radość i pociechę do ich serc. In that period of 6 months. W tym okresie 6 miesięcy. About 1,000 people came to Jesus because of Lisa. Około 1,000 ludzi przyszło do Jezusa dzięki właśnie Lisie. Her last day. Ostatnie jej dni. She was thin as a skeleton. Ona była tak chuda, jak tylko może być szkielet. She said to her husband. Powiedziała do swego męża. Love, could you please kochanie, move my feet? Czy mógłbyś ruszyć moje nogi? I want to sleep for a little while. Ja chciałem chciałem się przestać przez chwilę. Craig gave her a kiss. Craig pocałował ją. Her husband. Tak, jej mąż. Move her feet, put a pillow under them. Podniósł jej nogi, położył poduszkę pod nogi. And she said, I'll see you in about an hour. Ona powiedziała, do zobaczenia za godzinę. She went to sleep and never woke up again. Ona usnęła i nigdy się już nie obudziła. Never suffered one bit of pain. Nigdy nie cierpiała nawet troszeczkę. But her heart, ale jej serce, was full of joy. Była pełna radości. She died. Ona umarła. In joy. W radości. Why? Dlaczego? Because she had discovered the secret of having a savior. Dlatego, że ona odkryła sekret mając Zbawiciela. If religion, jeżeli religia is just a form, jest tylko formą, something that you practice, coś, co praktykujecie outwardly, na zewnątrz, is worth nothing. Nic nie jest warte. In order for Christianity, żeby być chrześcijaninem, to have any value, żeby to miało jakąś wartość, the principles of the Christian life, zasada chrześcijańskiego życia, must take hold of your soul. Musi uchwycić twoją duszę. True Christianity, prawdziwe chrześcijaństwo, is not something you do, to nie to, co ty robisz, but is someone you become. Ale to coś, kim ty się stajesz. It must permeate your whole life. To musi to musi przesiąknąć twoje całe istnestwo. Unless it does that, jeżeli tego nie będzie, the Christian life is miserable. Chrześcijańskie życie staje się beznadziejne, bardzo, bardzo takie żałosne. True Christianity, prawdziwe chrześcijaństwo, will challenge absolutely everything you are. Będzie stawiało wezwanie we wszystkim, cokolwiek jest w twoim życiu. And will transform your whole person. I przemieni twoją całą osobowość. In a brand new person. Na całkowicie nową tonight, osobę. Dzisiaj wieczorem. I'd like to show you. Chciałbym pokazać wam. How that happens. Jak to się dzieje? Are you willing to czy chcielibyście learn? Tak. Dowiedzieć tego? Come with me to the book of Matthew. Idźmy do księgi do Ewangelii Mateusza. Chapter 11, verses 28 and 29. 11 rozdział 28 do 29 wiersza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni,
a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jesus says, Jezus powiedział, if you have troubles, jeżeli masz problem, if you are burdened, jeżeli masz problem, masz ciężary, do not try to fix it yourself, nie próbuj tego sam naprawić, but come to me, ale przyjdź do mnie. And when you come to me, a kiedy przyjdziesz do mnie, I'm going to give you rest. Ja dam ci odpocznienie. I'm going to make your life light. Ja uczynię twoje życie lżejsze. But before that happens, ale zanim to się stanie, something else must happen, coś innego musi nastąpić, in order for us to have rest, żeby moglibyśmy mieć odpocznienie. And Jesus says it in these words. I Jezus powiedział w tych słowach: take up my yoke. Weź moje jarzmo. And the result of it is, a rezultatem tego będzie, that Jesus, once we take up the yoke, że wtedy, kiedy weźmiemy Jezusowe jarzmo, then Jesus will teach us to be like him. To Jezus nauczy nas, jak być jak on. Tak? In other words, innymi słowy, in order for us to become like Jesus, żeby stać się takim jak Jezus, which is the purpose, the objective of salvation, bo to jest celem naszego zbawienia, we must go under his yoke. My powinniśmy udać się pod jego jarzmo. What is a yoke? A czym jest jarzmo? A yoke is a pairing instrument. Jest to instrument, który łączy. Have you seen two animals under a yoke? Czy widzieliście zwierzęta, które są pod jarzmem? They are used in the farm. Są używane na farmie. In my country, w moim kraju, we would put two oxen. My mogliśmy połączyć dwa woły. Under a yoke. Takie właśnie takiego jarzmie. I te dwa zwierzęta, które wcześniej were independent from one another, były niezależne jeden od drugiego, they lost their independence, oni po prostu stracili tą niezależność, and they became one, i stały się jedno, in order to accomplish a common task, żeby osiągnąć wspólny cel. Tak? Tak? So what is a yoke? A więc czym jest ten jarzmo? It's a pairing instrument. To jest taki instrument, który łączy. And Jesus says to us, Jezus powiedział nam, I want you to take up my yoke. Ja chcę, żebyście wzięli na siebie moje jarzmo. What is he saying? Co on mówi? I want you to become one with. Ja chcę, żebyście byli razem ze mną, jedno. But in order to become one with Jesus, ale żeby być razem z Jezusem, jedno, we must let go, surrender. My musimy poddać our independence, naszą niezależność. You see, friends, widzicie, przyjaciele, in the kingdom of God, w Królestwie Bożym, there is much freedom, jest o wiele więcej wolności, but there is no independence, ale nie ma niezależności. Independence, niezależność, is Satan's counterfeit form of freedom. Jest to szatańskie zwiedzenie wolności. Just think of it. Pomyślcie. In nature, w naturze, nothing is independent. Nic nie jest niezależne. Tak? Tak? Everything, wszystko, receives from something else, otrzymuje skądś, and gives to something else, i daje komuś. Tak? Tak? The whole of the natural world, cały naturalny świat, is a great dependent whole. Jest to jakby takie wielka jeden do drugiego zależy. Even God himself is not independent. Nawet Bóg nie jest sam sobie niezależny. Tak? Tak? So, in order for us to become one with Jesus, żeby stać się jedno z Jezusem, we must let go of that independence. Musimy pozwolić naszej niezależności. You see, Satan, widzicie, szatan, was the first independent being. Stał się pierwszym niezależną istotą. And look at the mess he has created. I popatrzcie na te problemy, te zamieszanie, które on stworzył. And then he infested us with independence. I on to zaszczepił w nas, tą niezależność. And we naturally, i z natury my jesteśmy, think, myślimy, I don't need God. A nie potrzebuję Boga. I don't need one another. Nie potrzebuję ani drugiego kogoś. I am fine by myself. Jestem sam w porządku. Tak? Tak. That's a natural attitude of the human being. Wiecie, to jest naturalne zachowanie człowieka. We are so independent. Jesteśmy tak niezależni, that we have come to the point, że doszliśmy do takiego momentu, that if there was no God, gdyby nie było Boga, we can still exist. My będziemy egzystować. When God is the life source of the whole universe. A Bóg jest źródłem życia.
So the very basic principle of Christianity. Ta fundamentalna zasada chrześcijaństwa. Is union with God. To jest ta łączność z Bogiem. Becoming one with Jesus. Stać się jedno z Jezusem. That is the very essence of Christianity. To jest ta esencja chrześcijaństwa. Amen. Amen. But because we have been so infested with this independent mentality. Dlatego, że my jesteśmy tak bardzo zarażeni tą niezależnością. In order to become one with Jesus. Żeby stać się jedno z Jezusem. Something must be done with us. Coś się musi stać z nami. For this reality to take place. Żeby ta rzeczywistość zaistniała. And this is the great battle that takes place in every human heart. I ta batalia, ta bitwa się odbywa w każdym sercu człowieka. The battle of wanting to be independent. Ta bitwa, żeby być niezależnym. Controlling my own life. Żeby kontrolować swoje życie. Choosing my own ways. Wybierać moje drogi. And yet I want salvation. I równolegle mieć zbawienie. I want to live forever. Ja chcę żyć wiecznie. But it doesn't work that way. Ale to nie pracuje w ten sposób. It's either one, albo jedno, or the other. Albo drugie. And you must choose. I ty musisz wybrać. Today I'm going to show you the way to surrender your independence. Ja dzisiaj chciałem pokazać Państwu, jak poddać swoją niezależność. Jesus uses another analogy. Jezus pokazuje inną jeszcze jeden przykład, aby to właśnie zobrazować. It's found in Matthew chapter 16, verse 24. Zapisane to jest w Ewangelii Mateusza 16:24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż mój swój i niech idzie za mną. Jesus says, Jezus powiedział, if you want to become one with me, jeżeli chcesz być jedno ze mną, if you want to follow me, jeżeli chcesz naśladować mnie, you must take up the cross, musisz wziąć krzyż, denying yourself, musisz zaprzeć się, and then follow me. I wtedy naśladować mnie. Now I want you to notice something. Ja chciałbym, żebyście zauważyli coś. The cross, że krzyż, and the yoke, i prawda, ta jarzmo, are basically the same experience. To jest to samo doświadczenie. Just different symbols. Po prostu inne symbole. The cross, I mean the yoke, ta jarzmo, symbolizes the experience. One symbolizuje doświadczenie. By joining Jesus, że łączy się z Jezusem. And surrendering our independence. I poddajesz swoją niezależność. The cross, a krzyż. A symbol of death. Jest symbolem śmierci. And when you look at the cross, kiedy patrzysz na krzyż, every cross has two faces. Ten krzyż ma dwie twarze. Is that true? Czy to jest prawda? Yes. Tak. Every cross has two faces. Każdy krzyż ma dwie strony. On one hangs Jesus. Z jednej strony jest zawieszony Jezus. And he says, i mówi, that we are also to take up the cross. A że musimy również wziąć krzyż. So what is he inviting? A więc do czego on nas zaprasza? He's inviting us to be crucified with him. On zaprasza nas, abyśmy byli ukrzyżowani razem z nim. This double experience. Ten podwójny doświadczenie. The cross. Ten krzyż. And denying self. I poddawanie siebie. Let us look at what they mean. Zobaczcie, co to znaczy. Come with me to the book of Matthew chapter 26, verse 34. Czytamy w Ewangelii Mateusza 26:34. I rzekł Jezus, zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zatnieje, trzykroć się nie zaprzesz. Jesus says to Peter, Jezus powiedział do Piotra, before the rooster crows, zanim kogut zapieje, you will deny me three times. Ty zaprzesz się mnie trzy razy. What was Peter going to do? Co Piotr robi? He was going to, on zrobi to, deny Jesus. On zaprze się Jezusa. Now notice what Peter said when he denied Jesus. Popatrzcie, co Jezus powiedział, kiedy zapierał się Jezusa. Mateusz 26:32. I znowu zaparł się pod przysięgą, że nie znam tego człowieka. What did he say? Co on powiedział? I do not know that man. Ja nie znam tego człowieka. I've never done anything with that man. Ja nic nie mam czynienia z tym człowiekiem. I do not know him. Ja nie znam go. So Jesus says that this is what it means to deny someone. Jezus powiedział, to jest właśnie to, jak się kogoś zabieramy. Tak? Tak. I do not know that man. Ja nie znam tego człowieka. But Jesus says, a Jezus mówi, in order to follow me, żeby masz śladować mnie, you must deny who? Kogo musisz zaprzeć się? Siebie. Tak. So instead of saying, I do not know Jesus, zamiast powiedzieć, ja nie znam Jezusa,
What will I say? Co mam powiedzieć? I do not know Sam. Ja nie znam Sama. I've never had anything to do with this man. Ja nie mam nic do czynienia z tym człowiekiem. And I will have never to do anything with him. Ja nie chcę mieć nic do czynienia z nim. You understand that, friend? Czy rozumiecie to? Jesus says, yes, mówi, that in order to follow the Lord, żeby naśladować Pana, we must deny ourselves. Musimy zaprzeć siebie. We must negate who we are. My musimy zanegować się, kim my jesteśmy. In other words, innymi słowy, in the Christian life, w chrześcijańskim życiu, it must be Jesus who lives. To Jezus ma żyć. Not me. Nie ja. What does the cross mean? Co znaczy krzyż? Come to Hebrews chapter 12 verse 2. Idźmy do listu do Hebrajczyków 12:2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dowieściciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę, usiadł na prawicy tronu Bożego. The cross, ten krzyż, was a shameful experience. Był to bardzo wstydliwe doświadczenie. Tak? Tak. It was a painful experience. Było to bardzo bolesne doświadczenie. Tak? Tak. When Jesus took up the cross, what did it mean to him? Kiedy Jezus wziął krzyż, co to znaczyło dla Niego? It meant, to znaczyło, that everyone turned away from him. Że wszyscy odwrócili się od Niego. He received the hatred of people. On otrzymał nienawiść ludzi. He was spat upon. On na Niego pruto. He was beaten. On był bity. Right, tak? And eventually, i w końcu, he was killed. Został zabity. True? Tak. Now let me ask you a question. Chcę was zapytać. Whose will was it? Czyja to wola była? For Jesus to go through this experience. A żeby Jezus przez te doświadczenia. It was his father's will, true? To była wola Jego Ojca, prawda? Notice what Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, Matthew chapter 26. Jak modlił się Jezus w ogrodzie Getsemane, Mateusz 26:42. Znowu raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Jesus said, Father, Jezus powiedział: Ojcze, your will, Twoja wola, not mine, nie moja. That's the meaning of the cross. To znaczy krzyż. The cross, ten krzyż, is a complete commitment. To jest kompletne poświęcenie, oddanie. To the will of God. Oddanie się woli Bożej. Doesn't matter what. Niezależnie co. So, a więc Jesus says, Jezus mówi, in order for you to follow me, żebyś mnie, żebyś był moim naśladowcą, you must become one with me. Powinieneś być jedno ze mną. You must be yoked up with me. Będziesz w jaźwie ze mną. You must become completely dependent to me. Będziesz absolutnie zależny ode mnie. And in order to do that, a żeby to się stało, you must turn away from yourself, musisz odwrócić się od siebie, and become completely committed to the will of God for your life. I musisz być kompletnie poddany woli Bożej w twoim życiu. The early church, wczesny Kościół, understood this principle, zrozumieli tą zasadę. In order to become a Christian in the early days, żeby być chrześcijaninem w tych wczesnych wiekach, it could easily mean, to po prostu znaczyło, that you would be eaten by lions, że mogłeś być zjedzony przez lwy, you would be torn apart in a Roman circus, mógłbyś być rozerwany w cyrku rzymskim, that you would be crucified and set alight, mógłbyś być ukrzyżowany albo spalony. Christianity came with a cost. Chrześcijaństwo kosztowało wiele. No one dared to call themselves Christians if they were not Christians. Nikt nie nazywał się chrześcijaninem, jeżeli nie był chrześcijaninem. And so when they became Christians, a kiedy się stali chrześcijanami, it was a commitment, to było poświęcenie, that meant everything. To znaczyło wszystko. Tak? Tak. It meant absolutely everything. To znaczyło absolutnie wszystko. And that's exactly what the Lord wants. I to właśnie tego oczekuje Bóg. Dear friends, przyjaciele, in order for God to accomplish the work He wants to accomplish in your life, żeby dokonać tej pracy, którą Bóg oczekuje w nas, He must have your full permission. On musi mieć wasze pełne pozwolenie. To do His will in your life. Aby wypełnić swoją wolę w waszym życiu. Otherwise He cannot do it. Inaczej on tak nie uczyni. In other words, innymi słowy, in order, żeby for the beauty of Christianity to take place in your heart, żeby ta piękność chrześcijaństwa była w waszym życiu, you must turn away from yourself. Musisz odwrócić
odwrócicie od siebie. To Christ. Do Chrystusa. And you must give him permission. I musisz dać mu pozwolenie. To do in your life whatever needs to be done. Żeby działo się rzeczy, to jakiekolwiek, które będą się działy z jego woli. I'm gonna give you an extreme example. Ja pokażę wam taki ekstremalny przykład. A woman came to see her pastor. Kobieta przyszła, aby widzieć się z pastorem. I do not know if I can keep living with my husband. Ja nie wiem, czy ja będę mogła żyć z moim mężem. He doesn't love me. On nie kocha mnie. He's a difficult man. Trudny człowiek. And so on and on and on with the story. I tak dalej, cała historia. After I've been listening to her, po wysłuchaniu jej, the pastor asked the woman. Pastor zapytał tę kobietę. Are you willing to do anything to save your marriage? Czy jesteś gotowa zrobić wszystko, aby po prostu zbawić swoje małżeństwo po prostu. And she said, I don't know. Ona mówi, ja nie wiem. Well, if you want to save your marriage, jeżeli chcesz po prostu zbawić swoje małżeństwo, I'm going to show you how to do it. Ja ci powiem, jak to masz robić. And he taught her this principle. I on powiedział jej tą zasadę. You must let Jesus lead. Ty musisz pozwolić, żeby Jezus prowadził. Ty musisz umrzeć dla siebie. You must love at whatever cost. Ty musisz kochać za wszelką cenę. And so on and on. I tak at the end of the meeting you will understand. Na końcu tego spotkania zrozumiecie. The woman left. Ta kobieta odeszła. A year later. Rok później. They met. Oni się spotkali. Says, how did you go? Zapytał, jak się żyje. Pastor, at first I did not want to. Ja, pastorze, na początku nie mogłam, nie chciałam. But after a while, a po jakimś czasie, I said to the Lord, powiedziałem do Pana, I give you my life. Dawaj, daję Ci życie moje. And you can do with me as you please. I rób ze mną, co Ty sobie życzysz. Whatever the cost. Za wszelką cenę. It will be fine with me. Będzie okej ze mną. Just turn me into a Christian. Ale zrób ze mnie chrześcijankę. For the next 3 months. Przez następne 3 miesiące. I live Christianity in my home. Ja żyłam chrześcijańskie życie w moim domu. I love my husband. Kochałam mojego męża. I treated him kindly. Traktowałam go dobrze. I did everything to him. Zrobiłam wszystko dla niego. After 3 months. Po 3 miesiącach. He said to me, woman. Ona powiedziała, kobieto, something crazy has happened with you. Coś głupiego się dzieje z tobą. I want to have what you have. Ja chcę mieć to, co ty masz. I want to be like you. Ja chcę być jak ty. Our marriage then beautiful. Małżeństwo się stało piękne. I felt pregnant. Ona zaszła w ciąży. My husband started attending church. Mój mąż zaczął chodzić do kościoła. Gave birth. Narodził się dziecko. My baby was 9 months old. Moje dziecko miało 9 miesięcy. Was learning to crawl. Zaczęło, prawda, raczkować. I left him with my mother-in-law. Zostawiłam ją, to dziecko z moją teściową. She went for a siesta. Oni poszli po prostu przespać się. Put the baby next to her. I położyła dziecko obok siebie. The baby woke up. Dziecko się obudzi. My mother-in-law was asleep. Pardon me, when he woke up. Cool. When the mother-in-law was asleep, the baby woke up. Yeah. Kiedy ta teściowa zasnęła, to dziecko się obudziło. He took some sleeping tablets that the mother-in-law had on the chest. To dziecko wzięło tabletki do spania, te, które miała teściowa obok siebie. He drank the whole lot. I wszystko to połknęło. And the baby died. I to dziecko umarło. She says, I went down on a spiral of self-pity. Pardon me? I went down in a spiral of self-pity. Ja przyszedłem tam, prawda, kiedy prawda, tam była straszna żałoba. Why God? Dlaczego Boże? People would come to me and say, poor you. O, ludzie przychodzili do mnie i mówili, biedna ty. For a number of days I was miserable, I was wrecked. Przez wiele dni byłam taka, wiecie, zasmucona, po prostu zniechęcona. And one night in the midst of my suffering I cried to God. Jednej nocy, w tym moim cierpieniu wołałam do Boga. Why? Dlaczego? And then he spoke to my darkened mind. I wtedy on przemówił do mojego ciemnego umysłu. Didn't we make a covenant? Czy myśmy nie zrobili umowę? In which you would let me to be God in your life. Żebym był twoim Bogiem w twoim życiu. And you would praise me for whatever happened. I jeżeli będziesz mnie chwalić za wszystko, co się stanie w twoim życiu. Ja otarłam moje łzy. Powiedziałem, o, przepraszam cię, Panie. Yes, we made that covenant. Tak, myśmy tą umowę zawarli. And I stand for that covenant. I ja dalej jestem przy tej umowie. Sustain me. Sustain me. Keep me. Yeah. Podtrzymaj mnie. Give me the power I need. Daj mi siłę, ja potrzebuję jej. She said,
The transformation was almost immediate. Ta przemiana prawie natychmiast nastąpiła. Now when people came to comfort me, teraz kiedy ludzie przychodzą, aby mnie pocieszać, I told them, mówię im, help me to praise the Lord. Pozwólcie mi wielbić Boga. Pozwólcie, że oddać Mu chwałę. My whole life was transformed. Moje całe życie zostało zmienione. In a few weeks, w ciągu kilku tygodni. My in-laws, who were not Christians, moi chrześcijanie, którzy nie byli chrześcijanami, asked me, zapytali mnie, you want to have what you have. Ja chcę mieć to, co Ty masz. We have seen such transformation. My widzimy taką przemianę w Tobie. You have not blamed us for what happened. Ty nie oskarżasz nas za to, co się stało. But you have given us your love. Ale obdarzasz nas miłością. We want to have your God. My chcemy znać Twojego Boga. A woman at work. A kobieta w pracy. I have seen your pain. Powiedziała, widziałam Twój ból. I would have not been able to cope. Ja bym nie mogła tak znieść tego. But you have remained joyful and peaceful in the midst of such darkness. A Ty zachowałaś radość i pokój w tym ciemnym czasie. I want to have your God. Ja chcę mieć Twojego Boga. That is Christianity, friends. To jest chrześcijaństwo, przyjaciele. It's a relationship with God. To jest relacja, to jest związek z Bogiem. In which there is absolute trust in His goodness. Gdzie jest absolutne zaufanie w Jego dobro. And we are completely committed to live for Him. I my jesteśmy kompletnie poświęceni żyć dla Niego. And allow i pozwalamy Mu to do His will in our life. Wykonać wolę Jego w naszym życiu. No matter the cost. Bez względu na koszty. Why? Dlaczego? Because God alone. Dlatego, że Bóg sam sees the end from the beginning. On widzi koniec na początku. And His ultimate will for you. Jego najlepsza wola dla Ciebie. Is to have you with Him forever. Żeby mieć Ciebie na zawsze. Tak? Tak? Now you and I, ty i ja, can only see this. Możemy widzieć tylko tyle. And we judge our whole life through this. I my całe życie widzimy przez tą odległość. Tak? Tak. So we are blind. My jesteśmy ślepi. So we must allow the Lord. I musimy pozwolić Bogu, who sees everything, który widzi wszystko, to take us by the hand, żeby wziął nas za rękę, through the labyrinth of life, przez wszystkie nasze zamieszania życia. And allow Him to choose the way. I żeby nam wybrał drogę. And the experiences, i te doświadczenia, that eventually, które w końcu will bring eternal life to us. Dadzą nam wieczne życie. Let me ask a question. Pozwólcie zapytać. When that mother, jeżeli ta matka, who lost her baby, która straciła swoje dziecko, reaches eternity, dojdzie do wieczności. And she has lived a million years. I ona będzie żyła milion lat. Do you think, and she has now her child forever with her? And to dziecko będzie na zawsze z nią. And that very experience, i te doświadczenie, was what allowed so many others to come to know Jesus. Przyprowadziło wielu do Jezusa. And now, i teraz, that she understands and sees the way God led. I ona teraz zrozumiała, w jaki sposób Bóg ją prowadził. Do you think that she is going to resent God for what He did? Czy myślicie, że ona będzie oskarżać, czy będzie zła na Boga, co jej uczynił w życiu wcześniej? Or do you think that He's going to thank Him forever for what He did? Czy ona nie będzie dziękowała Mu na wieki za to, co uczynił dla niej? Wow. This is so beautiful. Jest to takie piękne. Christianity. Chrześcijaństwo. Is a life. Jest życie. That is lived for God. Które żyjemy dla Boga. Not for me. Nie dla mnie. This is so opposite to what the world teaches. To jest tak bardzo w opozycji do tego, co świat oferuje. Notice what the book of Galatians says. Zobaczcie, co jest tam ustawowa do Galacji. Chapter 2, verse 20. Drugi rozdział, 20 wiersz. Want you to notice the words of Paul. Chciałbym, żebyście zauważyli słowa Pawła, apostoła. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Did you notice the words of Paul? Czy zauważyliście słowa Pawła? He says, on mówi, I have been crucified with Christ. Ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem. So was Paul under the yoke? Czy on był pod tym jarzmem? Had he become one with Jesus? Czy on się stał jedno z Jezusem? Tak. Tak. Had he surrendered his independence? Czy on poddał swoją niezależność? Tak. Tak. Is that clear? Czy to jest jasne? Then he says, i on mówi, now, teraz, it's not me who lives, to nie ja żyję, but Jesus is the one who lives. Ale Jezus, który żyje. So in this union, ale w tym połączeniu, Jesus hides
keeps us in himself. On schowa nas w sobie. And he is the one who takes the reins of our life. I to on teraz bierze i rządzi w naszym życiu. That is very comforting. I to jest bardzo takie komfortowe. Paul says, Paweł mówi, Christ lives. Chrystus żyje. And my daily life, a moje życie codzienne, as it comes, jak przychodzi, I live it by faith in Jesus. Ja żyję wiarą w Jezusa. Let me say this, there's nothing more beautiful. Wiecie, powiem wam, że nie ma nic piękniejszego, than to know, żeby wiedzieć, that the God of heaven, że Bóg nieba is in charge of your life. Ma kontrolę nad twoim życiem. And this experience is repeated over and over, but there is one chapter in the book of Romans. I to doświadczenie jest, prawda, pokazane za każdym razem. Chapter 6. I to jest napisane, next one? Yes, look for Romans 6, verses 2 through 3. Three. No, it goes all the way through to 11. So don't choose, okay. Romans 6. Yes, please. Czytamy przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa w śmierci zostaliśmy ochrzczeni? I want you to notice how many times Paul mentions the reality that we have died. Sam Smith. But is he not finished this? No, that's all right. Just keep reading. Pogrzebani to jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc, że to nasz stary człowiek został wespół z nami ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi, to bowiem umarł uwolniony jest od grzechu. Roman 5, 6. Kto bowiem umarł uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwstały Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie ma, nie panuje. And one more, jeszcze jeden. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, za to żyjących, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Did you notice how many times Paul mentions the fact that you and I have died? Czy zauważyliście, ile razy Paweł tu mówi, że myśmy umarli? That we have been crucified. Że myśmy ukrzyżowani? And did you notice? Zauważyliście? Paul says. A Paweł mówi. That in order for us to have the life of Jesus. Żeby mieć życie Jezusa. In order to be united with Him in life. Żeby połączony być z Nim w życiu. We must first. Powinniśmy pierwsze. Join Him. Połączyć się z Nim. In death. And bury. Śmierci i pochrzebić. Once you and I, kiedy ty i ja join Jesus, połączymy się z Jezusem in death, w śmierci, then we are buried with Him, wtedy jesteśmy pogrzebani z Nim, it is guaranteed, wtedy jest gwarancja, that you and I, że ty i ja will have the life of Jesus. Będziemy mieli życie Jezusa. Christ will live in us. Chrystus będzie żył w nas. But today, ale dzisiaj, we have a Christianity, mamy chrześcijaństwo, that wants the life of Christ, to mieć życie Jezusa, without His death and burial, bez Jego śmierci i pogrzebu. And God has left us an experience, i Bóg nam zostawił doświadczenie, that not an experience, but a symbol, that illustrates this experience, który ilustruje te doświadczenie, and it's called baptism. I to nazywamy chrztem. When a person is baptized, kiedy człowiek jest chrzczony, he is buried. Jest pogrzebany. We're going to talk about it on Wednesday morning. Będziemy mówili na ten temat w środę więcej. But true baptism, ale ten właściwy chrzest, is a burial ceremony. To jest tak zwana, wiecie, to jest ceremonia pogrzebowa. Now let me ask you a question. Chcę wam zapytać. When do we bury someone? Kiedy żeniemy kogoś? Let me say, powiedzmy, that we've got Mr. Smith here. Mamy tutaj pana Smith. And we've all come to his funeral. I my wszyscy przyszliśmy na jego pogrzeb. And I'm saying, well, Mr. Smith was a good man. Ja teraz mam mówić, pan Smith był dobrym człowiekiem. And he lived a long life. I on żył długo. And suddenly, nagle, we hear, takie stukanie. And the lid of the coffin goes, look, wiecie, jego trumny się podnosi. And Mr. Smith said, it's so hot in here. I mówię, o, tak gorąco. Please, I need some water. O, ja czuję wody. And so I call my helpers. Ja proszę moich pomocników. Says, could you please come and close the lid? Czy pomożesz się podejść lid? And so the two men come and they close the lid. I mówię, zamknijcie te biegi. Oh, yeah, please, don't, it's too hot in here, please, I need some water. A on mówi,
And so I said, no, strap the, you know, the coffin. Wiecie, po prostu przybijcie tam ten wiek. Bring two leather straps and they close it. I oni zamknęli, prawda, ten wiek. And then I say, well, since our man has become so unruly. Panowie? Since our man has become so unruly, Mr. Smith. Unruly, what is mean unruly? He means, you know, out of control. Wygląda na to, że ten nasz pan Smith nie kontroluje siebie. We're gonna hurry up to the cemetery. Musimy szybko iść na cmentarz. And we get to the cemetery. Idziemy na cmentarz. And the man is screaming inside. A on na tej trumnie krzyczy. I'm thirsty, open the lid so I can breathe. Słuchajcie, otwórzcie ten jego, nie mogę oddychać, chcę się pić. We bury him. Żerwiemy go. And then we pull all the dirt. I kładziemy ziemię na trumnę. Let me ask you a question. Chcemy zapytać. Was that a funeral? Czy to był pogrzeb? Nie. No. To no, było? Why not? Dlaczego nie? Co to było? Because there's only one reason. The man was not dead. Wiecie, ten człowiek nie był umarły. What is the only condition to bury someone? Jaki warunek musi zaistnieć, żeby kogoś pogrzebać? That someone has to be dead. Ktoś musi być umarły, nie prawdaż? Otherwise it's a crime, not a funeral. To jest przestępstwo. Tak? Prawda? Well, friends, baptism. A więc, kochani, chrzest, as the Lord gave it to us. Którego Bóg nam dał. Is a burial ceremony. To jest ceremonia pogrzebowa. The person who's baptized. Ta osoba, która jest chrzczona. Is immersed in the water. Ona jest zanurzona w wodzie. Why is he being buried? Dlaczego ona jest pogrzebana? Because he has chosen. Dlatego, że ona wybrała. To be one with Jesus. Żeby być jedno z Jezusem. And he has turned away from himself. I ona odwraca się od siebie. To a life of absolute commitment to God. I poświęca się kompletnie Bogu. And that. I ten the Bible speaks of. Biblia mówi. As dying to ourselves. Że my umieramy dla siebie. And when we have entered into that experience. Kiedy my wchodzimy przez to doświadczenie. We have died with Jesus. Umieramy z Jezusem. And now we need to be buried. A teraz musimy być pogrzebani. Tak? What is the next thing we do when someone dies? A co robimy wtedy, kiedy ktoś umrze? We don't keep them showing off. A więc nie pokazujemy go. What do we do? Co robimy? We bury them as soon as possible. My go grzebiemy tylko jak to jest możliwe. Tak? Tak? So the next thing is the person needs to be baptized. A więc ten człowiek musi być ochrzczony. And baptism. A chrzest. Is a tomb. Jest to właśnie ten grób. But when the person is immersed. Ale kiedy człowiek jest zanurzony. Now he resurrects. Wtedy zmartwychwstaje. To a brand new life. Do nowego życia. Jesus Christ. Jezusie Chrystusie. The Bible calls that the new birth experience. I to Biblia mówi, że to jest ten proces nowego narodzenia. Dear friends. Przyjaciele. It is guaranteed by heaven. I to jest zagwarantowane przez niebo. That those who truly enter into this experience. Że ci, którzy naprawdę przeszli przez to doświadczenie. Will grow to be like Jesus. Będą wzrastać na podobieństwo Jezusa. What happens when you bury a seed? Co się dzieje, kiedy pogrzebiemy grzeb? We do it all the time. Robimy to cały czas. That seed. Nasiono. Tak? That seed dies. Te nasiono umiera. Tak? Tak. And it's been buried. I ono jest pogrzebane. What happens next? Co się dzieje następnie? The seed resurrects. Te nasiono zmartwychwstaje. But it's no longer a seed. Ale ono nie jest więcej nasieniem. It's a plant. Jest to roślina. And it grows. I rośnie. And it matures. I dorasta. And it produces fruits. I kiedy dojrzeje, produkuje owoce. Tak? Tak? So the person. Również osoba. That joins Jesus. Która połączy się z Jezusem. And it gives himself completely to Christ. I oddaje się kompletnie Jezusowi. And it's buried. I jest pogrzebana z nim. He will resurrect. Ona zmartwychwstaje. To a brand new life. Do nowego kompletnie życia. And in that brand new life. I to nowe życie. Heaven guarantees. Niebo gwarantuje. That you will grow in the likeness of Jesus. Że ty będziesz wracać na podobieństwo Jezusa. You will produce the fruits of the Lord. I będziesz produkować owoce Boże. Isn't that what we want? Czy tego nie potrzebujemy? Nie chcemy? No, I know you're thinking about it. Ja wiem, że myślicie o tym. Because some of you may have never heard this before. Dlatego, że być może niektórzy z was nie słyszeli nigdy na ten temat. Hitting you right between your eyes. Wiecie, i to was uderza pomiędzy jakby pomiędzy oczy, w oczy, które tu zebraliście. Come with me to the book of. Almost time to finish. Again, Galatians 2:20. Galatians 2:20.
Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. When we die, kiedy umieramy, according to the words of Paul, według słów apostoła Pawła, who do we die to? Dla kogo umieramy? To? Dla kogo? Dla siebie. Tak? Tak? Why do we need to die to ourselves? Dlaczego musimy umrzeć dla siebie? The Bible says I don't have the time tonight. Pardon me? The Bible says Biblia mówi, that we, że my, are enemies of God. Że jesteśmy wrogami Boga. And that God is not interested in repairing you. Więc Bóg nie jest zainteresowany, żeby naprawiać. What God wants, to, czego Bóg oczekuje, is to make you a brand new person. To, aby was uczynić kompletnie nową osobą. Not a repair of the old one. Nie, żeby naprawić tą starą, but a brand new person. Ale uczynić kompletnie nową osobę. And in order for that to happen, a żeby to się stało, this person, ta osoba, must choose to surrender. Musi wybrać poddanie. Must choose the Lord to rule his life. A żeby Pan rządził w jego życiu. And that is as difficult or even more difficult than dying. Wiecie, to jest bardziej prawda trudne niż umieranie. To die to self. Żeby umrzeć dla siebie. Means this. Znaczy to. Let me ask you a question, Mr. Smith. Pomyślcie, że powiem przykład znowu. Pan Smith. He has died. On umarł. How much property does he have? Ile on własności ma? How many opinions does he have? Ile on opinii ma? Does he have any friends or enemies? Czy on ma jakiś przyjaciół albo wrogów? Yeah. No, because he's dead. Dlatego, że umarł jest. He's dead. On umarł. Tak? Tak. Let's say a Mr. Smith worst enemy. Powiedzmy, że przychodzi największy wróg. You did not pay my debt. O, ty nie zapłaciłeś swoich długów. And I shake the coffin. I on tam wyprawiasz trzęsie tą trumną. I grab him by the hair. I on go targa za włosy. Can he do anything? Czy on zrobi cokolwiek? Can he defend himself? Czy on będzie się bronił? Can he insult me? Czy on będzie czuł się znieważony? When I was 5 years of age, kiedy miałem 5 lat, I was sexually abused. Byłem wykorzystany seksualnie. The images are very clear in my mind. Wiecie, ten obraz jest dalej w moim umyśle bardzo przejrzyście. An old man used to sit me on his knees. Ten człowiek siadł na moich kolanach. Used to touch me where he shouldn't. On dotykał mnie tam, gdzie nie powinien. And used to kiss me on the lips. I on całował mnie w usta. For many, many years. Przez wiele lat. That filled my heart with bitterness. Moja serce było przepełnione takim zgorzkniałością. And with a desire for revenge. Ja planowałem zemścić. I was angry. Ja byłem zły. But because the old man died. Dlatego, że stary człowiek umarł. I could never get justice. Nigdy nie osiągnąłem sprawiedliwości. So I took my anger on my wife and children. Więc moją złość przeniosłem na moje dzieci i moją żonę. Until the night I was born again. Do momentu, kiedy nie zrobiłem się nowo. Okej. The night when I met Jesus crucified. Kiedy ja znalazłem Jezusa ukrzyżowanego. And I told you the experience the other night. I powiem wam doświadczenie tego wieczoru. Jesus said to me. Jezus powiedział mi. Sam. What are you going to do with the old man? Co zrobisz z tym starym człowiekiem? And I could see him clearly. I ja go widziałem bardzo wyraźnie. I had a choice. Ja miałem wybór. I could choose. Ja mogłem wybrać. Do it my own way. Robić to moją drogą. And keep hating him. I dalej go nienawidzić. Or I could choose. Albo wybrać. To forgive him. Przebaczyć mu. And to love. I kochać. You know, in Australia. Wiecie, w Australii. One in every three girls is sexually abused. Jedna na trzy dziewczyny jest wykorzystywana seksualnie. One in every five boys. Jeden na pięciu chłopców. Has been sexually molested. Jest molestowany seksualnie. That tells me that there is a lot of people in society. I to mi mówi, że jest wiele ludzi w społeczeństwie. That are angry. Którzy są źli. They're miserable. Którzy są pełne złości. That want revenge. Którzy chcą rewanżu. They cannot have it. Nie mogą tego mieć. And dear friends. I moi przyjaciele. The way out is not revenge. Droga nie jest rewanżu. The way out. Ta droga. Is forgiveness. To jest przebaczenie. The way out. Ta droga. Is love. Jest miłość. And that night I said to the Lord, Lord. I tego wieczoru powiedziałem, Panie. I choose. Ja wybieram. To love you. Kochać go. And I choose. Ja wybieram to forgive. Przebaczmy. And from that moment. I w tym momencie. The burden dropped off my shoulders. Ten ciężar spadł z moich ramion. To the point.
do takiego momentu. That I could now see him. I teraz mógłbym go patrzeć na niego. I would treat him with the utmost kindness. I bym go traktował bardzo ładnie. And respect. I z respektem. Why? Dlaczego? Jesus said. Jezus powiedział. Love your enemies. Kochaj swoich nieprzyjaciół. If someone slapped you on the right cheek, jeżeli ktoś ci uderzy w twój policzek, put the other one also. Daj mu jeszcze jeden drugi. If someone wants to take your tunic, jeżeli ktoś chce wziąć twój płaszcz, give him your cloak. Daj mu jeszcze coś więcej. Pray for those who persecute you. Módl się za tych, którzy cię prześladują. Bless those who curse you. Módl się za tych, którzy cię przeklinają. How can we have that religion? Jak możemy mieć taką religię? Is the religion that would turn this world into peace? Ta religia zmieniłaby świat w pokój. Friends, przyjaciele, I cannot create that religion. Ja nie mogę stworzyć tej religii. I must give Jesus the authority. Ja muszę dać Jezusowi autorytet. In my life, w moim życiu. For him to do it in me. Żeby on to uczynił dla mnie i we mnie. Jesus says. Jezus powiedział. God says. Co powiedział? Is Christ in you? To Chrystus w tobie. Who is the hope of glory? To jest ta nadzieja chwały. You know, since I entered into this covenant relationship with the Lord, kiedy znajduję tą relację z Bogiem, the Lord has given me victory over things that I struggle for years. Bóg mi daje wtedy radość i zwycięstwo, gdzie walczyłem przez lata. They have disappeared. To wszystko znika. God. And it's not me doing it. I to nie ja robię to. I no longer struggle. Ja więcej już nie walczę. I no longer beat myself. I więcej już nie cierpię. I rejoice. Ja się raduję. For Christ is the dlatego, że Chrystus jest moim. I'm gonna finish here tonight. Ja skończę raz w tej chwili. But I'm gonna show you a video. Ja pokażę wam pewne video. And I have to finish my presentation tomorrow night. Ja skończę tą prezentację jutro wieczorem. But I want you to carry with you this video. Ale chciałem, żebyście oglądali to video. Because there's no other video. Dlatego, że nie ma innego video. But another illustration. Albo innej ilustracji. That has presented to me. Które zostało pokazane mnie. Just pause it for a little while. You can just come. Go to the previous one. Go to the previous one. So look at this one. Just in there. Okay. But when I saw this video first time, kiedy ja widziałem ten video pierwszy raz, the Lord impressed me with this thought. Bóg dał mi taką myśl. The Father, Ojciec, is me. To jestem ja. You, ty, are the Son. Jesteś synem. This is a story of a boy. To jest historia chłopca, who was born with spina bifida, który był urodzony z takim naturalnymi chorobami, nie wiem jak to nazwać nawet. Completely unable to move. Po prostu jak warzywo. The doctor said to the parents. Doktor powiedział do lekarza, do rodziców. Leave the institution. Zostawcie go tutaj w szpitalu. Because he will turn your life in hell. Dlatego, że on obróci wasze życie w piekło. The parents decided not to and they brought him home. Rodzice zdecydowali nie i wzięli go do domu. Eventually, w końcu, the wife left the husband. Ta żona zostawiła męża. And the husband, a mąż, took care of the boy. Zaopiekował się tym chłopcem. When the boy, kiedy ten chłopiec couldn't walk, nie mógł chodzić, came to high school. Doszedł do wieku, że może do średniej szkoły. Said to the father, powiedział do ojca, daddy, tato, they are going to do a fundraiser. Będzie takie zbieranie pieniędzy. For a boy who's going to the Olympics. Dla chłopca, który będzie chciał brać udział w olimpiadzie. And then he looked into his daddy's eyes. I on popatrzył prawda w oczy ojca. And he said, i powiedział, I want to run. What have we discussed tonight? O czym żeśmy mówili dzisiaj? Just a quick review. Po takie szybkie powtórzenie, tak szybka powtórka. God wants to save you. Bóg chce się zbawić. But the purpose of salvation. Ale celem zbawienia. Is to join you to Him. To jest, abyś go z Nim się połączył. But there is something in you that precludes that, that ale stops that. Coś jest w nas, że to zatrzymuje nas. And it's called independence. I to jest ta niezależność. And so God asks you. I Bóg pyta, prosi nas. I want you. Ja chcę. To choose. Ażebyś wybrał. To become one with me. Żebyś był jedno ze mną. And as you do that. I że to uczynisz. You must deny yourself. Musisz zaprzeć siebie. Turn away from yourself. Po prostu zaprzeć siebie, odejść od siebie. And choose to allow me to do my will in you. Wybrać, abym ja czynił wolę moją w tobie. When that happens, kiedy to się stanie, you have died with Christ. Umrzesz wtedy z Jezusem. The next step, następny krok, you must be buried with him.
Musisz być pogrzebany z nim. And then you will have the life of Jesus. I wtedy będziesz miał życie Jezusa. The beauty of this experience you will only experience it once you are in the experience. Te piękno jest odkryć wtedy tylko, jeżeli będziesz przechodził przez to doświadczenie. I know. Ja wiem. That at this moment, w tym momencie, there are all these thoughts going through your head. Wiele różnych myśli przechodzi przez głowę waszą. Because self. Dlatego, że nasze ja will try to stop you. Będzie chciało was zatrzymać. From doing this. Żeby to zrobić. Self. Nasze ja would cover itself with religion, będzie chciał pokryć się religią, rather than allowing Jesus, zamiast pozwolić Jezusowi, to be in control, żeby on miał kontrolę. Do you understand what I mean? Rozumiecie, co ja chcę powiedzieć? I'm sorry. Dlatego też do not allow your fears to stop. Nie pozwólcie, żeby strach zagarnął waszą duszą. They are lies. To są kłamstwa. We'll discover it tomorrow. To odkryjemy jutro. Tonight, what I want you to do is to, co chcę powiedzieć od was, to go home. Idźcie do domu. And pray the following prayer. I módlcie się następującą modlitwę. Jesus, Jezu, empower me. Uzdolnij mnie. That I may surrender my life to you. Daj mi wtedy siłę, abym poddał się to. Again. Jeszcze raz. No one can force you to do this. Nikt nie może was zmusić do tego. Not even Jesus. Nawet Jezus. But if you choose, ale jeśli wybierzesz, and you ask him, i poprosisz go, he will do it for you. On uczyni to dla ciebie. He will put the desires. On da ci te pragnienie. He will empower you. On ci da moc. And he will lead you to the point where you will. I on doprowadzi do tego momentu, że ty będziesz to mogł uczynić. This is not a decision you rush into. To nie możesz z taką decyzją się spieszyć. This is a decision you think about. I tu musisz nad tą decyzją pomyśleć. Tak? Tak. Amen. Amen. Christianity is a religion of freedom. Chrześcijaństwo jest religią wolności. And empowers the individual. I uznania indywidualną osobę. To make choices completely free of any pressure. I która uczyni wybór bez żadnego nacisku. So tonight. A więc dzisiaj wieczorem. I'm not going to ask you to raise your hand. Nie proszę was, abyście podnosili rękę. Or to stand up. Albo powstawali. Tonight. Dzisiaj wieczorem. I'm going to encourage. Ja chcę was zachęcić. Please go home. Proszę idźcie do domu. And ask the Lord to help you. Poproście Boga, aby wam pomógł. Amen. Amen. Let us pray. Módlmy się. Say. So. Let us pray. Our Father. Nasz Ojcze. Tonight, as we finish our program. Kiedy teraz kończymy nasz program. I know that the Spirit has spoken to us. Ja wiem, że Duch Twój się przemawiał do nas. And there is conviction in the heart. I są pewne przekonania w naszych sercach. But there is also a battle raging. Ale również też i pewna bitwa się toczy. I pray in the name of Jesus. Ja proszę w imię Jezusa. That every individual here. Aby każda osoba z osobna. Will choose. Wybrała. To ask you to help them. Żeby poprosiła o, żebyś pomógł. So that they will surrender their lives completely to you. Aby oddali swoje życie kompletnie dla ciebie. They will turn away from themselves. Aby odwrócili się od siebie. And they will choose. Wybrali. Your will. Twoją wolę. Above everything else in life. Ponad wszystko w swoim życiu. Lord, I commend every person here. Panie, polecam każdą osobą w tym miejscu. Guide them by your spirit. Prowadź im Duchem Świętym. And give them the victory. I daj im zwycięstwo. In Jesus' name. W imię Jezusa prosimy. Amen. Amen. Will I see you tomorrow night? Do zobaczenia jutro wieczorem. Tak? Tak. Wonderful. Cudownie.